Ewa Bulisz, zapraszam na Lato z TVP3 Lubin, a dziś gościmy w przepięknej Włodawie, mieście, które no właśnie wyrosło z dziedzictwa wielu kultur. Kultury żydowskiej, kultury prawosławnej i tej kultury rzymskokatolickiej. Ta piękna mieszanka jest bardzo inspirująca dla artystów, muzyków i oczywiście ludzi słowa, ludzi dźwięku, ludzi pędzla, a także ludzi dłuta. Ze mną są artyści. Jest pan Jan Pawłowski. Dzień dobry, rzeźbiarz. Dzień dobry, jestem rzeźbiarzem, nazywam się Jan Pawłowski, mieszkam we Włodawie. We Włodawie urodził się pan Włodawy. Tak, tak. A razem z nami jest córka pana Jana, pani Ewa Dąbrowska, malarka. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem malarką i rzeźbiarką. Tak, również. Rzeźbiarką, bo wiem, właśnie pani kończyła pierwsze studia na krakowskiej ASP, to było właśnie rzeźby. Dopiero później pojawiło się malarstwo. We Francji. We Francji, dokładnie. Drodzy Państwo, to co Państwa sztuce jest, to co jest widoczne, to jest na pewno to powiązanie z tą ziemią, z tą tradycją, z tą małą kulturą. Panie Janie, od Pana może zacznę, bo w Pana twórczości przeważa zarówno właśnie ten motyw kultury wiejskiej, ale i tej właśnie wywodzącej się z kultury żydowskiej, prawosławnej, tej katolickiej. Tak, bo ja urodziłem się na wsi niedaleko stąd. I u nas było dużo tego prawosławia, no ten język ja trochę znam, ale mówić nie rozumiem, ale mówić nie mogę. Dlaczego się mnie to się odbiło, te moje rzeźbiarstwo, bo kiedyś, proszę Panią, nie było narzędzi, nie było, na wsi to było piła, sikiery, młotek i to wszystko, dzisiaj było sporo narzędzi, a ja bardzo kochałem malarstwo, ale... Do tego nie było materiałów. Tak. I jak już był taki mały chłopiec, krowy pasłem, to trzeba było mieć nożyk, proszę Panią. Pastor bez noża, tak jak kołbój bez pistoleta, proszę Pani. No tak, wszędzie się przydaje. Teraz Pan pracuje dłutem. Tutaj tak zaglądam, widzę takie elementy. To są takie narzędzia, które wykorzystuje Pan w swojej pracy. To jest taki stołek. Ja mogę pokazać? Proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Tak, ja siada. Aha. Tutaj mam dłuta. Tak. I w ten sposób, no to trzeba mikrofon. No tak, mikrofon potrzebny. I w ten sposób pan przy tym pracuje. W sposób taki znany od lat tradycyjnie. A to taki i praktyczny jest. I praktycznie. Rzeczywiście, drewno, w którym pan pracuje, to materiał niezwykły, bo drewno najpierw jest drzewem, żyje. A pan to życie nadal przedłuża. Drewno lipowe to jest, ja uważam, to jest święte drzewo. Święte drzewo. Tak, bo pioruny nawet nie biją w to drzewo, proszę Panią. I rzeźbi się dobrze, bo to jest trwała rzeźba, proszę Panią. Ja widzę teraz te moje rzeźby z wiekiem czasu są fajniejsze, nabrały patyny. Mm-hmm. Bo drzewo też dojrzewa. Tak, drzewo dojrzewa. No dlaczego mi się to odbiło tak, bo Żydzi bardzo to był ciekawy naród, proszę Panią, bardzo ciekawy naród i mądry naród. I ja to staram się uchwycić, to nie da się wszystko uchwycić, bo materiał mnie dużo podpowiada, jak takie krzywolasy wykorzystuję do tego, proszę Panią. No i tak, że tutaj trafiło się, że tutaj się... Powstaje. Wiele rzeczywiście jest tych figurek. Zerknijmy na przykład ta, której postać trzyma, to tak się kojarzy z handlem, troszeczkę z tym czy się zajmowali. To byli najlepsi kupcy, proszę Panią. Oni u nas biznes rozruszali. Handel. Tak. Więc ekonomicznie też tutaj oczywiście rozwijali ten rynek. Tak. Ale są też tutaj te różne symbole, które widzimy. Jeden z nich na przykład trzyma rybę, drugi księgę, trzeci wodę. Tam nawet jest na przykład z tyłu widzimy z takim piwem, browarem po prostu, czyli jakby nawiązujące do karczmy. No bo często byli Żydzi karczmarze, muzycy. Najlepsi muzycy to są Żydowscy i Cygańcy, prawda? Ja pokochałem tę rzeźbę, już 47 lat rzeźbię, proszę Panią. Moja córka też mówi, tato, ja chciałabym rzeźbić, ale córcie, bierz się za malowanie. Ja mówię, no mszę dam, żebyś nie zdała na, bo on poszło do szkoły, żebyś nie zdała na rzeźbę, tylko na malarstwo.
No ale uparła się dziecku i dobrze, że no właśnie, pani Ewo, wyglądała. Teraz do pani. Oczywiście to było bardzo na pewno inspirujące, bo wychowała się pani wśród, no właśnie, drewna i rzeźb, więc to już pani wyniosła z domu, ale dalej pani rozwijała ten swój kunszt, pracując także na innym materiale, na innych. I to właściwie marzenie, o którym pan mówi, malarskie, spełniło się. Poprzez mnie, tak, tata się wyraził, voilà, jako ja jako malarka, więc oprócz tego, że jestem rzeźbiarką. Tak, tata zawsze mi odradzał rzeźbę dla kobiety, twierdząc, że rzeźba jest za ciężka i tak dalej. Oczywiście z oparciem powiedziałam, że ja to zobaczę i zobaczymy w trakcie. Więc w Krakowie zrobiłam studia na rzeźbie, w Krakowie Akademii Sztuk Pięknych. Następnie wyjechałam do Francji i zrobiłam studia malarskie w Szkole Sztuk Pięknych w Wersalu. A właśnie tutaj chciałam przedstawić jeden z moich obrazów, który postanowiłam wystawić na tym festiwalu. Ten obraz przedstawia muzykę, wiadomo, jest to szef orkiestry, ponieważ jesteśmy w festiwalu trzech kultur, festiwalu muzyki i tak dalej. Dlatego... Więc jest to połączenie. Ja jestem bardzo ciekawa, jaką metodą pani wykonała tę pracę, bo jak na nią patrzymy, to ona jest taka wielowarstwowa. Tak. Są to moje techniki własne, nazywam to techniki, pani mówi wielowarstwowa, ja mówię technik mixed. Chodzi o gest energiczny, o w jednym geście wyrazić jak najwięcej emocji, jak najwięcej tego wyrazu. Więc jest to akrylik na płótnie z kolażem. Się tak mówi po prostu. Tak, bo widzę, że też jest łączenie właśnie i tekstu, słowa z tym pociągnięciem pędzla i jeszcze z tym właśnie tą warstwą, tutaj jak widzimy, nut, które przebijają. Oczywiście, jesteśmy na festiwalu trzech kultur we Włodawie, więc muzyka oczywiście jest bardzo... Nie może jej zabraknąć. Nie może jej zabraknąć, poza tym muzyka bardzo mnie karmi, karmi moją duszę. Jeżeli tworzę, to zawsze z muzyką, jeżeli mam smutne dni, to włączam muzykę, a więc voilà, to jest kilka technik, które się składają na ten obraz. Ale w pani zasobach, w pani pracach, które zresztą były wystawiane, tylko tutaj państwu dopowiem, zarówno na tych krajowych wystawach, ale i także międzynarodowych, zarówno także jak i pana Jana, te prace są znane na świecie. Ten motyw kultur, trzech kultur, to nie jest jedyny obraz, którym widzimy, nie jedyne dzieło. Przed nami też jest dzieło niezwykłe, wmalowane w drzewo. Drzewo, które jest pewnym symbolem, jest takim też logo tego wydarzenia, festiwalu, więc no, nie sposób nie domyślić się, że na pewno wpisuje się w tę kulturę trzech tych kultur. Tak, oczywiście. Te dwa obrazy, które tutaj przedstawiam, były specjalnie namalowane dla Włodawy, o Włodawie, o trzech kulturach istniejących we Włodawie, oczywiście o festiwalu tych trzech królów. Więc ten z prawej strony przedstawia no, trzy katedry, znaczy trzy synagogę, miejsca, kultu. Katedrę prawosławną i Kościół Świętego Ludwika we Włodawie. Jest tak samo napis, tutaj Włodawa, lubię pisać, bardzo lubię pisać, nawet w rzeźbie. Właśnie w rzeźbie też używam słów. Wydaje mi się, że chcę przesłać pewne informacje, pewne voilà, mesaże. Więc trzy kultury, które się wywodzą z jednej kultury. Z jednego pnia. Wszyscy pochodzimy tak od Adama i Ewy, prawda pani Ewo? Dokładnie, zgadza się pani Ewo. A co najpiękniejsze, w tym też się pojawia to nawiązanie do drewna, bo jest tu jednak drzewo. Tak, drewno, no to są nasze wspólne korzenie, moje i taty. Tata był wychowany w lesie, w Lucie, ja uwielbiam to miejsce. Tak, drewno jest dla nas bardzo ważne, tak. Jest bardzo inspirujące i rzeczywiście widać, bo pani też tutaj dodam tylko państwu, w swojej twórczości stawia przede wszystkim, nie tylko tutaj na tę tożsamość, ale właśnie z tożsamością jest bardzo ważny ten motyw po prostu człowieka, człowiek w centrum. Tak, tak. Dla mnie człowiek jest najważniejszy, a poszukiwania moje artystyczne w tym kierunku jest to pytanie o sens życia,
kim jesteśmy, po co tu jesteśmy. Jeżeli tu jesteśmy, co możemy zrobić, żeby te to było kultury lepiej. Tutaj, jeszcze tak tylko dodam, te kultury wiele wycierpiały. Pani też miała okazję zobaczyć cierpienie na tle właśnie różnych wyznań, mieszania się tego, mieszkając we Francji. Tak, kategorycznie tak. 2015 rok był dla mnie rokiem takim szokującym, związanym z tymi wszystkimi wybuchami we Francji na tle religijnym, właśnie religia islamu przeciwko religii katolickiej we Francji, przeciwko cywilizacji. Oczywiście mówię o skrajnym islamie, nie o islamie modere. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi była pani Ewa Dąbrowska, malarka, i pan Jan Pawłowski. Bardzo dziękuję państwu. A drodzy państwo, te obrazy, o których mówiliśmy, te miejsca, które znalazły się właśnie na obrazach pani Ewy, my dzisiaj jeszcze odwiedzimy. Zachęcam państwa do śledzenia anteny TVP3 Lublin. Tutaj, stąd będziemy rozmawiać o Festiwalu Trzech Kultur. Zapraszam państwa bardzo serdecznie.